chodzi o strukturę podmiotów zaangażowanych w zwalczanie COVID-u na terenie naszego województwa, to od naszej ostatniej sesji zmiana polega na pojawieniu się dwóch izolatoriów. Są to izolatorium w Łańcucie oraz izolatorium w Rzeszowie, do którego są kierowane osoby z podejrzeniem COVID-19, które oczekują na swój wynik, jak też osoby, które mają wynik potwierdzony, a nie wymagają hospitalizacji, i stan ich zdrowia jest monitorowany przez personel medyczny. Aktualnie mamy 191 miejsc w izolatoriach, które powstały przy obu tych placówkach. Również na terenie województwa do naszej dyspozycji jest przeznaczone 11 karetek do transportu sanitarnego pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Karetki te służą do przewożenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem do szpitala jednoimiennego w Łańcucie, jak również są przeznaczone do transportu ozdrowieńców, którzy są ze szpitala wypisywani. Dodatkowo funkcjonuje 13 karetek do pobierania wymazu w warunkach domowych, czyli tak zwanych potocznie nazywanych wymazówek. 9 z nich zostało uruchomione przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego jako zadanie dodatkowe spoza wojewódzkiego planu działania systemu państwowego ratownictwa medycznego. Natomiast 4 pozostałe zostały wydzielone z sił i środków 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Karetki wymazowe codziennie dostarczają do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie pomiędzy 180 a 260 wymazów.